podpowiada mi, że coś tu śmierdzi. Śmierdzi panu pewnie dlatego, że ma pan usta za blisko od nosa, o! Zabij się! Nie! Jemu chodziło o tabasko! Tak, co powiedziałeś? Tabasko! Wiedziałem, że jesteście zamieszani w jakąś grubszą sprawę. Grubszą? A tabasko! Królu porno! Król porno! Przestał mi przypraw! A, przestał przypraw! Tak, wiedziałem, że to jest jeszcze większa sprawa. O, jeszcze większa. Dzięki temu, że was spytałem, nie będę musiał zdawać do tej głównej szkoły policyjnej. Schwytał nas pan! Będę bohaterem! Natychmiastowa was! Inspektor Robbins! Zabijmy za to! Panie Garnkowy, niech pan uważa, bo to nadchodzę ja, inspektor Blobus. Na zdrowie. Mówię to tylko wtedy, gdy wszystko inne zawodzi. Co? Rodzę gacie? Pożegnałem się, macie z pieniędzmi nęczyć. Ale dlaczego? Numer jeden na gorącej liście. No tak, jest mi gorąco przy tej pogodzie, bo to mówię. A pan lubi mundury. Muszę powiedzieć, że to jest związane z moim zawodem. I rozumiem, mógłby pan powtórzyć? Co chciałby pan dostać? Ranie! Porządne ranie! Ja naprawdę nalegam, żeby pan oddał mi telefon, bo... Widzi pan, to jest cudzoziemiec. Ja pan wszystko nic rozumiem. Właśnie pan nie rozumie, bo on niby mówi po polsku, ale to jednak jest Hiszpan. Mówi szyfrem poza tym. Jakby pan mi dał ten telefon, to ja wszystko rozszyfruję. Hola! Si, Alejandro! Si, si, Vicky Trabardona. O, tak, tak, moja perla jest rozgrzana, tak. Paella po francusku też lubi. Tak, matador, si, ole! Ani przez chwilę nie dali się nabrać. Sami przestępcy. Sami. Teraz pójdźcie spokojnie. Bo mózg Bloginsa popracuje. Muszę się rozejrzeć. Henry! Powiedz tej swojej panience, że jestem tak samo seksualnie wyzwolona, jak każda inna! Jest tak samo wyzwolona, jak każda inna! Przyjedziesz, tak jak to coś załatwisz, dobrze. Przyjedź na Oxford Street.
A już będziesz na dole zadzwonię, ci podam numer mieszkania. A, jeszcze jedno. A, mój ty robaczku. Wziął jakieś gadżety. Nie wiem, może... Piłę do metalu.